Atrybuty Boga, Boża miłość. W Grecji widzimy kilka znaczeń tego polskiego słowa miłość. Mamy z jednej strony słowo eros, i to jest taka miłość fizyczna, atrakcyjność. Fileo to braterska miłość bardziej jako przyjaźń. I agape to jest miłość Boga do nas to najwyższa forma miłości to Miłość bezwarunkowa opisana w pierwszym liście do Koryntian w trzynastym rozdziale. W pierwszym liście Jana w czwartym rozdziale czytamy: Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Dalej w czwartym rozdziale pierwszego listu Jana czytamy: My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Miłość Boga zaczyna się w Trójcy. W Ewangelii, według Świętego Mateusza, w trzecim rozdziale czytamy: I rozległ się głos z nieba: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W Ewangelii, według Świętego Jana, w trzecim rozdziale czytamy: Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. W piątym rozdziale Ewangelii według świętego Jana czytamy: Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co Sam czyni, i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana czytamy: Dlatego Bóg. Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. I w czternastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. A co ta miłość oznacza dla ludzi? Zobaczmy w siedemnastym rozdziale Jana. Ja w nich a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. W pierwszym liście Jana czytamy, w trzecim rozdziale. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana czytamy Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dalej w siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię. Aby miłość, która mnie umiłowała, była w nich i ja w nich. A w dziesiątym rozdziale Ewangeliana czytamy Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Prawdziwa miłość to dawanie. W liście Jakuba, brata pańskiego w drugim rozdziale czytamy tak. A ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jakiś z tego pożytek. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Oczywiście Jakub tu odpowiada na, na pewien, pewien zarzut. Niektórzy twierdzą, że i twierdzili wtedy i tak jest do dzisiaj, że znają Boga, że mówią przecież Jego imię. To znaczy, że wierzą i na tej podstawie będą spawieni, ale nie było tego widać w ich życiu. I tutaj Jakub pisze wyraźnie: Jeżeli naprawdę wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli On naprawdę jest Twoim Bogiem, to powinieneś żyć tak jak On. Jeżeli zobaczysz ubogiego, to mu pomożesz. Jeżeli zobaczysz głodnego, to go nakarmisz. Jeżeli zobaczysz spragnionego, to go napoisz z wiary wypływa miłość nie ma Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, to nie jest wiara zbawcza widzimy, że zbawienie jest z wiary nie z uczynków ale potwierdzeniem tej wiary to, że to jest prawdziwa wiara zbawcza są uczynki że chcemy pomagać innym że, że pomagamy że kochamy innych że widzimy, że leży nam to na sercu los innych ludzi nie przechodzimy obojętnie wokół tragedii ludzkiej. W liście do Efezjan w piątym rozdziale czytamy: Lecz Bóg ukazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus za nas umarł, gdy byliśmy grzesznikami. On wiedział, że Ty będziesz czynił tak, a tak, że będziesz grzesznikiem, że będziesz Go obrażał, może, że będziesz się naśmiewał. Ale podjął się to dzieło, aby umrzeć, aby umrzeć za grzeszników. Mimo, że nie byliśmy wcale idealni, wspaniali, nie staraliśmy się żyć dla Boga, On wiedział, że będziemy tak żyć, że będziemy umarli w grzechach. Mimo wszystko, umarł za grzeszników. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: Pan umiłował Was i wybrał Was. Nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniejsi. Lecz Pan Was umiłował, bo chciał dochować przysięgi, którą złożył Waszym ojcom. Wyprowadził Was z Egiptu potężną ręką. Zobaczmy, tak samo Izrael. Bóg go umiłował nie dlatego, że to był wspaniały naród, miał jakieś sukcesy, oddawał cześć Bogu. Nie. Bóg go umiłował, dlatego że był jak można powiedzieć, najmniejszy ze wszystkich narodów. Tak samo i nasza rzeczywistość jest, nasza miłość do, do Boga i do innych ludzi powinna wypływać z łaski, którą otrzymaliśmy. Jeżeli uświadomisz sobie prawdę, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz według Bożej sprawiedliwości na piekło, Poczujesz, że jedyną drogą Twojego ratunku jest przyjście do Chrystusa, zawołanie, poproszenie Go o pomoc. Jeżeli poczujesz tą odpowiedź Jego, jeżeli zobaczysz, że Bóg odpowie na to, że Bóg sam w jaki sposób Ciebie zbawia nie przez Twoje uczynki, nie przez to, że chodzisz do kościoła, nie przez to, że pościsz, nie przez to, że rozdajesz ludziom pieniądze, Bóg sam. Odpowie, odpowiada na Twoje przyznanie się do tego, że jestem nikim. I to jest łaska, ale wtedy widzimy niezmierną miłość Bożą. Nie taką jak świat przedstawia, że Bóg kocha wszystkich, nieważne co robisz. Nie. Bóg jest jednocześnie święty, ale jednocześnie kocha ludzi. I jeżeli poznasz faktycznie tą łaskę. Możą. To czymś naturalnym jest, jeżeli sam doświadczasz miłości, to przekazywać ją dalej.